Wiem, długo czekaliście, ale już jestem w Grodzisku Mazowieckim i stoję na peronie nowym. Grodzisk Mazowiecki, Radońska. Teraz są tutaj dwa perony, trzy krawędzie peronowe, trzy tory odjazdowe, ale tory są jeszcze budowane w ramach budowy drugiego nowego toru i przebudowy starego. O tym tylko w dzisiejszym specjalnym filmie właśnie bezpośrednio stąd. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny film z budowy drugiego toru od stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska do Podkowa Leśna Główna. Na tym odcinku jeszcze jakiś czas temu był tylko i wyłącznie jeden tor, przez co pociągi mogły i mogą aktualnie cały czas jeździć tylko co godzinę. To się wszystko zmieni wraz z budową drugiego toru, dzięki czemu pociągi jednocześnie do stacji utrzymaniowej, która tutaj się znajduje właśnie w Grodzisku Mazowieckim, będą mogły po prostu lepiej dojechać, sprawniej, bo rano to oczywiście te pociągi muszą wszystkie stąd wyjechać, jak i również w ten sposób po prostu będzie lepsze zapewniona przepustowość na tym odcinku, bo pociągi będą mogły jeździć częściej. Tu macie dworzec, który się znajduje, w sensie kasy biletowe, też są przebudowane w ramach tej inwestycji, lekkie, drobne zmiany tam są, nie ma płotu, no i wukatki też stoją, więc można wszystko sobie zaobserwować. Natomiast co najważniejsze na tej stacji to jest to, iż tutaj mamy już aktualnie dwa perony i to dwa różne perony. Jeden jest krawędziowy, drugi jest wyspowy. Łącznie trzy krawędzie peronowe i zupełna nowa jakość jak na wukatkę, czyli drogi, trasy dla osób niewidomych, czy między innymi nowe wiaty, nowe tutaj jak widzicie kozły oporowe. Zaporowe właśnie, zawsze się tutaj mylę z jednym i drugim, dajcie mi znać w komentarzach jak dokładnie to się nazywa. No i najważniejsze, po prostu stąd pociągi będą mogły stać trzy pociągi bezpośrednio przy krawędziach peronowych, co oznacza, że będą mogły po prostu lepiej wymieniać sobie tutaj ruch pasażerski. Mało tego, zostaną wybudowane dwa nowe tory odstawcze do obsługi pociągu po prostu w większym natężeniu ruchu, czy też w innych sytuacjach. Tu jak widzicie jest nowa wiata, bardzo mi się podobają, ten element drewna i to duże przeszklenie i to, że faktycznie pod nimi nie ma śniegu, pokazuje tylko wyłącznie to, że są po prostu dobrze wykonane. Przy innych to jeszcze będziecie lepiej widzieć. Tu jest jeden do tego typu wiata, bo jest tylko jeden peron wyspowy, jest właśnie w tym miejscu się znajduje. No i to wszystko całkiem ładnie wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych wiatach. Jeszcze trochę ich zobaczymy na przestrzeni całego odcinka. W tym miejscu możecie też zwrócić uwagę na torowisko. O ile bramki na linii WKD, czyli te stalowe elementy do utrzymywania sieci trakcyjnej, które tutaj widzicie na górze, są dla mnie niecodzienne na WKC, raczej na dużych inwestycjach PKP je widzę, a nie na linii WKD, o tyle ładnie to wygląda i nie będę ukrywać, że w tym miejscu to jest przydatne, ponieważ tutaj bardzo duże jest torowisko kolejowe właśnie ze zmianą układu torowego. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj jest dosyć dużo wjazdów na tą część utrzymania całej WKD, jak i również w tym miejscu jest bardzo nietypowa rzecz, mianowicie przejazd przez trzy tory WKD w tym miejscu. Ale chyba co najważniejsze chciałem Wam podkreślić, to jest to, iż lecimy aktualnie nad torem szlakowym. To, że po prawej stronie aktualnie mamy tor, który bezpośrednio przecina, dalej jedzie, leci do kolejnego przystanku, to jest tylko łącznie element aktualnie tymczasowy. Jak rozpoczną się dalsze prace, w tym miejscu będą tory odstawsze z niego wyjeżdżać, a z poprzedniego tego, który się skończył, będzie właśnie ten nowy tor, znaczy stary, przebudowany tor się wyciągać. W tym miejscu mamy kolejny przystanek na całej trasie, przystanek Grodzisk Mazowiecka i Jordanowice. I do tego miejsca pociągi aktualnie dojeżdżają i pomiędzy Jordanowicami, a bezpośrednio tutaj Radońską jeździ ZKA. Nie do końca wiem, kto tymi autobusami będzie jeździć, albo właściwie jeździ, ale może są takie osoby. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tym miejscu przystanek nowy powstaje, nowy peron już jest właściwie i nawet z wiatą peronową. Lecimy dalej, bo tutaj mamy nowy odcinek torowy. Właściwie ogólnie większość trasy jest już gotowa, to trzeba przyznać. Większość, jak będziecie widzieć, trasy jest właściwie w całości gotowa. Można by powiedzieć, że pociągi można by już puścić. Jest sieć trakcyjna, jest lodowisko. Nie wiem, czy jest lodowisko podbite, bo po prostu pod śniegiem tego nie widzę. Chociaż przeszedłem tą całą inwestycję, o czym powiem na sam koniec filmu. Ale to całkiem ładnie
ładnie wygląda. No i najważniejsze, termin oddania do użytku nowego toru, czyli po prostu przerzucenia ze starego na nowy tor ruchu. Oczywiście cały czas wahadłowo, bo stary to trzeba przebudować, tak samo jak został wybudowany nowy z peronami. Ma być mniej więcej na przestrzeni miesiąca od teraz. Może to będzie koniec lutego, może to będzie początek marca. Tego jeszcze wam nie powiem, bo tego nie wiem. Natomiast jest już właściwie większość rzeczy gotowa. Tak samo jak właśnie te wiaty, o których wam mówiłem. Zwróćcie uwagę, że w odwiatom nie ma śniegu. To tylko pokazuje, że wiata spełnia swoje zadanie. Tu macie też do przykładu starą wiatę, która się znajduje na tym przystanku, który jest aktualnie użytkowany. Ona trochę słabiej wygląda. No nie będę ukrywać, że te blaszaki, wokatki stare nie przyciągały wizualnie do siebie, ale po prostu spełniały swoją rolę jak najbardziej. Po prostu w nich nie padał śnieg, deszcz, cokolwiek, nie wiało, nie buchało. A pod tymi nowymi jest jeszcze ta nutka designu, która całkiem ładnie tu wygląda. Nie będę ukrywać. Też są oczywiście ławki w różnych miejscach i ekrany od SIP-u, czyli systemu informacji pasażerskiej, też się pojawiać będą na nowych peronach, ale to jeszcze na tą chwilę musimy poczekać. Natomiast lecimy dalej z kolejnym fragmentem, który koniecznie trzeba zobaczyć, czyli kolejny przystanek kolejowy. Przystanek na zakręcie, czyli oczywiście też większy utrudnienie dla pociągu, ponieważ będzie większy dystans pomiędzy krawędzią peronową a pociągiem przy wysiadaniu. Grodzisk Mazowiecki Rada Okrężna, o którym właśnie mówię, jest właśnie takim przystankiem, który się znajduje na zakręcie. Dwa nowe perony już powstały, ponieważ stary peron był w kolizji z nowym torem, więc musiał zostać po prostu całkowicie przebudowany. I w tym miejscu jest ciekawy element, że na nowym peronie, w środku nowego peronu, są elementy, które będą później wyburzone i usunięte, ale na razie muszą być, bo to są suporty sieci trakcyjnej. Ale zanim to dokładnie zobaczycie, to rozegnijmy sobie na nowy peron. Nowe ławeczki, drewniane, nowy niski peron, bo WKD jest nisko zawieszone. No i jeszcze tutaj nie mamy co prawda tej nowej wiaty, bo one się pojawiają na przestrzeni czasu we wszystkich miejscach. To jest jeden z elementów właśnie, dlaczego jeszcze nie będzie oddania do użytku właściwie w tym momencie. Ale tabliczki, uwaga, prąd, czyli nie dotykać sieci trakcyjnej, są wszędzie rozmieszczone i wygląda to bardziej jak w PKP niż w WKD. Tu jest drugi nowy peron niż właśnie z biletomatem, bo biletomaty już są podostawiane. No i to jest to, co właśnie wam mówiłem. Zwróćcie uwagę na te oznakowane słupy bezpośrednio na środku peronu. W tym miejscu możecie je właśnie zaobserwować. Jest tutaj jeden na środku peronu i teraz jak się obrócimy, o proszę bardzo, to są słupy stare od sieci trakcyjnej, które po prostu są tam, gdzie były, a nie można ich wyburzyć, ponieważ na nich jest zamontowana cały czas sieć trakcyjna od starego toru. Co prawda możecie zobaczyć wystrzelające pręty właśnie teraz na wprost na ekranie od miejsca, gdzie będą zamontowane nowe słupy od sieci trakcyjnej, ale na razie są stare. One zostaną oczywiście całkowicie usunięte, resztki po nich, jak rozpocznie się kolejny etap przebudowy. Lecimy dalej. Tutaj nie będę ukrywać, że ogólnie ten cały odcinek to dla mnie był 5 godzin spaceru w tym miejscu, mogę powiedzieć. 5 godzin spaceru mnie kosztował nagrywanie, dlatego też nie było go tak długo. 4 miesiące temu mniej więcej pojawił się ostatni odcinek. Było to w październik, listopad, jakoś to w tym czasie. No i po prostu na przestrzeni tego czasu zbytnio mnie się nie spieszyło, bo normalnie jeżdżę na monocyklu elektrycznym, ale jak jest zimno, to nimi oczywiście nie jeżdżę. Więc po prostu, aby nagrać ten cały film, musiałem się przespacerować tą całą trasę i uwierzcie mi, to nie była najprzyjemniejsza rzecz. Już pomijając to, że jest zimno, ale chodzenie po śniegu w tych warunkach, no, trochę mnie wymęczyło. Ale to nie zmienia faktu, że całkiem ładny film dzięki temu mogłem dla was nagrać, choć nie będę ukrywać, że trochę w niektórych miejscach miałem dużo problemów technicznych z dronem, czy to z sytuacjami na całym odcinku budowanym. Ale raz na przykład odmachał mi podczas mojego spacerowania maszynista. Ale wracając już bezpośrednio do tego, co widzicie, czyli przystanku kolejowego Brzuski, który w tym miejscu się znajduje, to jest stary peron. Stary peron oczywiście jest całkowicie do wyburzenia, natomiast nowy już jest, stoi i wygląda mniej więcej tak samo jak wszystkie pozostałe. Też tu możecie zwrócić dokładnie uwagę na to, że co prawda nowy tor jest już właściwie gotowy, jest wszystkim zamontowany, no, ponieważ jest nieużytkowany, to jest całkowicie zasypany pod śniegiem i właściwie można go w niektórych miejscach nie zauważyć, że w ogóle tutaj się znajduje. Ale to nie zmienia faktu, że on tu oczywiście jest. Co ciekawe, na wszystkich peronach nowych, które możecie zaobserwować, są ciekawe rzeczy.
A mianowicie są wydeptane ścieżki, tak jakby ludzie już z nich korzystali i wsiadali do pociągów, ale tam oczywiście nic nie podjeżdża jeszcze. Widać, że po prostu pasażerowie, czy po prostu lokalne osoby chodzą, spacerują sobie po nich, zwiedzają, jak wygląda, czy są dobrze wykorzystywane, więc to pokazuje, że te miejsca nie tylko właśnie służą do obsługi pasażerów, ale również jako punkt atrakcyjny, turystyczny, czy innego rodzaju rzeczy. Podobnie jest na przystanku kolejowym Kazimierówka. Tu, jak możecie zobaczyć, to jest ten nowy peron i na nim akurat nie ma wydeptanych żadnych śladów od pieszych, ale na pozostałych odcinkach to jest. Też tutaj zwróćcie uwagę, że jeszcze nie ma wszystkich barierek zamontowanych właśnie w tym miejscu i to jest aktualnie jeszcze realizowane. Nowe oświetlenie LED-owe jest zapewnione na każdym przystanku. W porównaniu z ostatnim filmem, kiedy tutaj byłem, nie było zupełnie tego peronu, bo jeszcze była kolizja. Stary peron był dokładnie w tym miejscu, tylko tam, gdzie jest aktualnie, lecimy nad tym torem. On został całkowicie wyburzony, został postawiony nowy peron, nowa sieć trakcyjna, a ten stary peron został zastąpiony tym nowym, gdzie już jak widzicie jest biletomat postawiony. Co prawda SIP-u tutaj nie ma, z tego co widzę, nie ma, ale papierowy rozkład jazdy jest zamontowany, ławeczki są, no i lustro. Lustro jest całkiem duże na całym odcinku, zresztą z lustrem będzie jedna anegdotka jeszcze za chwilę, zobaczycie. I one oczywiście są po to, aby właśnie tutaj maszynista mógł dokładnie zobaczyć, czy wszystkie osoby już siadły, czy wszystkie drzwi są idealnie zamknięte, bo tego nie widać po prostu z pociągu, jeżeli peron jest na zakręcie, a tak to właśnie w tym miejscu wygląda. Tutaj wcześniej były tylko perony na prostej, ale teraz, ponieważ są przestawione perony naprzeciwko siebie względem skrzyżowania i przejazdu kolejowego, no to po prostu to zostało zmienione i w tym miejscu to jest tak, jak to widzicie. Dużym minusem co do całej przebudowy i muszę przyznać ogólnie co do linii WKD jest to, jak ona odcina właściwie dwie części od siebie. Znaczy, zabudowania po jednej i po drugiej stronie torowiska oczywiście są połączone przejazdami kolejowymi, które tutaj widzimy i tak dalej. Ale przejść dla pieszych jest znacznie za mało. Tylko przejść dla pieszych powinno być więcej. Bo jak ja przespacerowałem się cały odcinek, to mogłem dokładnie na śniegu zobaczyć, gdzie ludzie przechodzą. I było tych miejsc mnóstwo. Co prawda te pociągi aktualnie nie jeżdżą tutaj zbyt często i też zbyt szybko. Jak widzę tylko i wyłącznie pieszego, to bardzo zwalniałem. Byłem tego świadkiem. Natomiast to nie ukrywa, że przydałoby się, aby faktycznie było więcej tych przejść. Jakby było to oczywiście całkowicie ogrodzone i byłyby wyznaczone przejścia, gdzie można było przechodzić, byłoby to według mnie lepiej zorganizowane. No ale ponieważ pieszy aktualnie przechodzi gdzie chce właściwie, oczywiście to jest nielegalne, tak? Nie pochwalam tego, ale całkowicie też rozumiem, bo dojście do kolejnego przejścia dla pieszych, jak tutaj właśnie przy przystanku Podkowaleśna Zachodnia, to jest dosyć duży odcinek. W tym miejscu jest ciekawa rzecz, bo Podkowaleśna Zachodnia nie istnieje aktualnie dla linii WKD. Znaczy pociągi tu się nie zatrzymają, jest tylko jeden nowy peron z tą wiatą. Kolejna wiata, długo ich nie było, tu jest kolejna postawiona z ławkami, jak widzicie całkowicie ładnie odśnieżonym elementem na dole schowanym, natomiast to nie zmienia faktu, że nie ma starego peronu. Stary peron został całkowicie wyburzony, ponieważ nowy będzie trochę inaczej wyglądać i zaraz wam dokładnie powiem, tylko sobie doskoczę w moich projektach, żeby go zobaczyć. Też tutaj przy okazji zwróćcie uwagę na to jedno konkretne ujęcie. Co prawda, co jakiś czas mnie się pytacie w komentarzach, jakim dronem latasz i jak ty to wszystko robisz, jakie jest twoje zaplecze techniczne. O ile ten film z zapleczem moim całym technicznym cały czas przygotowuję i mam nadzieję, że w końcu uda mi się go zrobić, o tyle tu macie proszę bardzo mojego drona. Mavic R2, tutaj 2 to dlatego, że to jest mój drugi taki dron, bo poprzedni został oddany na gwarancję. Tak wygląda, chciałam się tutaj pokazać bezpośrednio w lusterku, to proszę bardzo, mogliście go zobaczyć. Tym dronem nagrywam wszystkie ujęcia z powietrza, chyba że lecę z samolotem, to wtedy nie. A niedługo też taką będę mieć przyjemność znowu, ponownie, jako widas na kanale. Natomiast przejdźmy do tego, co jest faktycznie istotne. To jest to, iż tutaj mamy stary biletomat, jak i również stare zaplecze techniczne, no i tu był stary peron jeszcze jakiś czas temu, teraz zupełnie go w tym miejscu nie ma, bo został wyburzony. W tym miejscu będzie ponownie peron, dokładnie nawet w tym samym miejscu, ale ponieważ będzie zmieniony geometria jego, bo nowy tor będzie trochę inaczej wyglądać, to się zmieni i dlatego został wyburzony. Natomiast tu dalej możecie zobaczyć ciekawostkę. Czemu nie ma pociągów tutaj? A no jednym z elementów, czemu go nie ma, na pewno jest ta bramka, która na horyzoncie nam się pojawia. Tak trochę pod kątem jest postawiona. Nie do końca wiem, co tu się stało, chociaż z doświadczeń, jakie mam już na pracy budowy, mogę domyśleć się, że po prostu jakiś dźwig lub jakiś inny pojazd jechał po torach, no i trochę był za wysoki, że tak to powiem, czymś zahaczył, no i trochę się wygięło.
Raczej wątpię, żeby to była wada fabryczna bramki, jeśli po prostu wygięło, nie wiem, pod napadem śniegu czy warunków pogodowych, raczej w coś to musiało przywalić. No i niestety jest wygięta. O ile sieć trakcyjna jest całkowicie zachowana w dobrym stanie, o tyle to jest całkowicie niedopuszczalne, żeby pod tym jeździły aktualnie pociągi liniowe. Więc dopóki to nie zostanie wymienione, pociągi tutaj nie będą jeździć. Także to jest jeden z tych elementów. Nie wiem, co tu się stało, wam nie powiem, bo po prostu nie wiem, ale wygląda to całkiem spektakularnie. Też będziecie mieli zdjęcie na moich socjalach, na Facebooku oczywiście będę wyrzucać z całej tej przebudowy na przestrzeni najbliższego tygodnia trochę zdjęć. A tutaj mamy cię jeszcze jedno miejsce, mianowicie w tym miejscu był budowany, to jest przepust nad kanałkiem, rzeczką, która się znajduje na dole. No i to właśnie w tym miejscu został wybudowany nowy i stary, są oddzielone od siebie aktualnie i nie ma też przejścia pod dołem dla pieszych całkowicie, nie da się tam zupełnie przejść dołem, więc piesi co robią? Przechodzą górą, a później przeskakują przez płot, który tutaj jest dookoła torowiska. Byłem świadkiem tego, widziałem to w dwóch przypadkach, chyba z 5 osób przy mnie, jak ja tam spacerowałem wzdłuż torów, tak zrobiło. No i kończymy całą naszą dzisiejszą przygodę z budową drugiego toru. Stacja Podkowa Leśna Główna to jest koniec tej całej przebudowy. No i co mogę powiedzieć na sam koniec? Pociągi do Milanówka, nie wiem kiedy wrócą, ale ta trasa nie będzie jeszcze szybko. Z tego co kojarzę, do połowy tego roku one raczej nie będą wracać na tę trasę. Pociągi mają coś przeniesione z ruchem na nowy tor jakoś mniej więcej na przestrzeni miesiąca od teraz, czyli to będzie przełom lutego i marca. Dalej idąc, oddanie do użytku całej trasy to będzie koniec tego roku. Domyślam się, że może być maksymalnie opóźnienie miesiąca, ale naprawdę całkiem nieźle to idzie. I jest to oczywiście spowodowane tym, że kolejnym etapem będzie przebudowa peronu na Warszawie Zachodniej, dlatego WKTK chce jak najszybciej zakończyć pracę tutaj, aby nie było po prostu utrudnień na jednym i drugim końcu. I co mogę powiedzieć o samej budowie ode mnie? Bardzo jestem zachwycony, jakim to idzie całkiem szybko, sprawnie i jak wygląda docelowy produkt, bo te nowe perony naprawdę wyglądają ładnie, przyzwoicie i nie będę ukrywać, że czasami te wiaty, które tutaj się znajdują, wyglądają dużo lepiej niż na nowych peronach PKP. Nie będę tu przytaczać Warszawy Głównej, bo wszyscy dobrze wszystko wiemy, o czym mówię oczywiście. No i to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dziękuję wszystkim wspierającym za wspieranie mnie. Dzięki wam mogę te filmy wszystkie nagrywać, no i miejmy nadzieję, że kolejny film już nagram normalnie, nie będę musiał się spacerować tego całego odcinka, bo mimo wszystko spacer w niedzielę 5 godziny tutaj, później szybko jechanie w inne miejsce w Warszawie nie był przyjemny. Na dniach pojawi się jeszcze film z przelotu i kolejny film z tej inwestycji powinien się pojawiać za 2 miesiące, chyba że coś będzie specjalnego szybciej. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!